Piraci Junior, Hide and Seek, od 6 roku życia, jeden gracz, 60 wyzwań. Tak, sobie pływamy po morzach i szukamy skarbów. Tak to wygląda z drugiej strony. Jak grać? Mamy cztery takie w zadaniu. Musimy tak przykryć puzelkami te cztery części, żeby były widoczne te zadania. Cztery statki, tak? Generalnie banał, chociaż kto to wie, bo mamy cztery części, cztery różne puzzle i pewnie będą różne tam fragmenty widoczne, więc to nie będzie taki hop-siup. A co tu jeszcze mamy? Mamy instrukcję, taką wkładkę po polsku. Instrukcję w obcych językach. Trochę na ładniejszym papierze. Mamy reklamówkę, tą samą co za każdym razem. Mamy wypełniacie przestrzeni. Tak, tu i dół. Dół też jest wypełniaczem przestrzeni. No, musi być ładne, duże pudełko. O, takie bez tego. Tu jest plastikowe, ale może i dobrze, bo się nie stłucze. Tu mamy książeczkę z zadaniami. Tu możemy schować sobie tę książeczkę z zadaniami i możemy sobie schować te puzelki. I zamknąć oczywiście. No i co my tu mamy? Tak, mamy cztery części. Taki puzel. I obrazki. O. Puzelek, obrazki, taki dużo zakrywający i obrazki, no jakie ładne. I tutaj puzelek i obrazki. Książeczka z zadaniami, Starter Junior Expert Master. Też trochę o regułach po angielsku. I zobaczmy, mamy, a to było pokazane z tyłu, że cztery statki. Teraz mamy cztery skarby zobaczyć. No to popróbujmy. Ten tu nie może być, bo będzie więcej. Dobra, jeden skarb jest. Tak, nie. Drugi skarb jest. Trzeci, ale tu z jakimś hipkiem. Więc tu coś inaczej trzeba będzie. Może to damy tu. I są cztery skarby, są cztery skarby. Nic innego. Więc rozwiązany starter jest. No i coraz więcej tego, coraz trudniej, coraz bardziej różnorodne. Tu już inne kolory. Tu mamy eksperta i mastera, tak? Mastera i jakieś rozwiązanie przykładowe. Są pokazane puzzle, tak? Rozwiązania, jakie należy ułożyć. Nie poglądamy na rozwiązania. Tak się nie gra. To jest oszustwo. I możemy sobie całość tak ładnie zapakować. Zaraz zobaczymy, czy. No już widzę, że się zmieści. Tak. Instrukcję polską jeszcze raz trzeba by zgiąć. Ta wchodzi ładnie, to też wchodzi. I zakrywamy. To naprawdę ten plastik nam jest wtedy nawet niepotrzebny stąd. Wszystko się ładnie schowało. No generalnie w porównaniu do tego jest rozmiar taki rzeczywisty. Całkiem fajna. I czuję się, że to jest dla sześciolatków, bo mieliśmy kiedyś Hide and Seek już. I bawiliśmy się chowanego takiego na planszy z puzzlami, ale to była wersja Safari dzień i noc dwustronna. No i rzeczywiście ona była wtedy trudniejsza, chyba do 8 roku życia albo 9, 8 chyba. Tu jest dla sześciolatków i ten poziom jest taki fajnie dostosowany. No, piraci to wiadomo, to dzieciaki lubią piratów, to więc fajna zabawa. A jednocześnie mądra, bo to jest smart łamigłówka, więc warte polecenia na pewno. Dzięki.